Syngenta po raz kolejny uczestniczy w Krajowych Dniach Ziemniaka. Tym razem są to 25. jubileuszowe Dni Ziemniaka. Jest to bardzo ciekawy rok, ponieważ spotykamy się tutaj na stoisku z wieloma producentami, którzy wymieniają z nami swoje poglądy na temat uprawy ziemniaka w tym roku. No i oczywiście okazuje się, że w zależności od regionu Polski te dylematy, te problemy są różne. Z jednej strony mieliśmy opady deszczu, a później susza. I niestety ta susza spowodowała, że ziemniaki zaczęły się odmładzać, że powstawała paciorkowatość, zmniejszała się zawartość skrobi, co może oczywiście skutkować pogorszeniem jakości takich ziemniaków. I o tych właśnie problemach, jak i również innych nurtujących naszych producentów rozmawiamy dzisiaj na naszym stoisku, które jest bardzo chętnie odwiedzane przez bardzo wielu, wielu producentów. Firma Syngenta proponuje na pierwsze zabiegi w czasie zakrywania międzyrzędzi preparat Ridomil Gold. Jest to preparat systemiczny, którego zastosowanie pozwala na tak zwane wyczyszczenie plantacji zarazy, która mogła znajdować się w posadzonych bulwach. Następnie rekomendujemy stosowanie przemienne Carial Star oraz Carial Flex. Carial Star jest to fungicyd dedykowany przeciwko zarazie ziemniaka oraz alternariozie, a Carial Flex jest specjalistą od zwalczania zarazy ziemniaka. W szerokim portfolio firmy Syngenta posiadamy również inne produkty w uprawie ziemniaków. Jest to Nematorin do zwalczania nicieni, Arkadę herbicyd oraz Reglone do desykacji ziemniaków. Dziękujemy Państwu za zaufanie do szerokiego portfolio firmy Syngenta i zachęcam do stosowania naszych produktów w przyszłym sezonie.